Szaleństwo rokoka. 2 lata przygotowań. Setki, tysiące kilometrów, które pokonaliśmy po terenie Śląska, ale też w Czechach, w Niemczech. Przeszło 30 instytucji. Muzea, kościoły, klasztory, kolekcje prywatne. 17 kuratorów. I wreszcie przeszło 500 artefaktów. Coś, co dla nas było najważniejsze w tym roku. Dlaczego? 75 lat istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu właśnie tak chcieliśmy uczcić. Wystawą niecodzienną, zaskakującą, pełną niespodzianek, intrygującą. Rokoko odkrywamy. Rokoko jest dla nas rodzajem niespodzianki. A wreszcie to połączenie, ta interwencja sztuki współczesnej, ten dialog jej sztuką dawną, to jest wartość dodana. Jednym słowem, wielka, wielka przygoda, wielka radość, gdyż nagle uświadamiamy sobie, że nazwiska Dorazil, Scheffler, Raab, Sebastini, Lux, początkowo nic nie mówiące, to artyści z krwi i kości. Stworzyli coś niezwykłego, po prostu pięknego. Wybierając pracę artystów współczesnych na tą wystawę, kierowaliśmy się 2 aspektami. Aktualnością prac, które bezpośrednio nawiązują do naszej rzeczywistości, do tego, w jaki sposób ta nasza rzeczywistość kontynuuje myślenie rozpoczęte w rokoko, ale również takie prace, które w formalny sposób nawiązują do dekoracyjności, do przestrzeni tworzonych w czasach XVIII wieku przez artystów tworzących wtedy nową sztukę rokoka. Pokazujemy prace, które specjalnie zostały stworzone na tą wystawę, ale również takie, które znajdują się w naszych zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Są to prace, w których często oddajemy głos kobietom. To jest takie trochę zadanie dla publiczności czasami znaleźć te prace współczesne, gdyż one pozornie, nawet nie bardzo, różnią się od tego, co tworzyli artyści XVIII-wieczni. Dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się na przykład figurkom porcelanowym grupy AS plus F, możemy zauważyć, że nie jest to figurka pasterska z XVIII wieku, tylko wręcz bardzo aktualna i politycznie zaangażowana praca pochodząca z ostatnich lat. Całą wystawę rozpoczyna sztuka współczesna i sztuka współczesna ją kończy. 2 największe instalacje na tej wystawie stworzyli artyści Robert Sochacki i Olaf Brzeski. Cudowne XVIII-wieczne ubiory zaludniają tę wystawę. Pozwalają nam sobie wyobrazić ludzi przechadzających się wśród obrazów, korzystających z pięknych mebli, wyklintnej zastawy stołowej. 2 istotne rzeczy. Po pierwsze, wszystkie pokazane na wystawie ubiory pochodzą ze Śląska.
z kolekcji naszego muzeum oraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, do którego zbiorów trafiły po wojnie ubiory z kolekcji wrocławskiego Kunstgewerbe Muzeum. I rzecz druga, one reprezentują najwyższy poziom, jaki w tamtej epoce osiągnięto. Elegancje, znakomite wzornictwo, cudowne tkaniny dowodzą także, że Śląsk nadążał za modą bez żadnego opóźnienia. Pokazują też ubiory, jak różnorodne były inspiracje artystyczne, które kształtowały modny wygląd. To, co widzicie Państwo za mną, to poranna suknia, ubiór tak zwany negliżowy, noszony w domu. Ten związany jest z zamkiem w Oleśnicy. Prawdopodobnie był dziełem rąk mieszkanek dworu, wykonanym według wzorników. Pokazuje, jak istotne były inspiracje egzotyczne, bo te wspaniałe, piękne wzory, takie drzewko o spiralnie wijącym się pniu, to inspiracja z indyjskich tkanin importowanych do Europy. Ulubionym kolorem rokoka był różowy. Widzimy go w ubiorach arystokratycznych i mieszczańskich, kobiecych i męskich. A dla młodych kobiet kojarzył się z płodnością, a więc używano go często na suknie ślubne. Właśnie suknią ślubną była ta piękna suknia w stylu francuskim, której użyto w takim charakterze w 1748 roku.